radę zboru, starszych i diakonów, abyście podeszli, abyśmy mogli razem modlić się i błogosławić. A wam chcę powiedzieć, to jest zaproszenie do ciężkiej pracy, to jest zaproszenie do odpowiedzialności i do nas wszystkich chcę powiedzieć, kochani, wszystkich was zapraszam, bo każdy z nas ma swoje miejsce w Kościele. I jeśli Biblia mówi, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie, to ja dzisiaj chcę powiedzieć tak. Kto chciałby być liderem, pięknej pracy pragnie. Kto chciałby za coś w Kościele odpowiadać, pięknej pracy pragnie. Kto chciałby kiedyś być diakonem, pięknej pracy pragnie. Kto chciałby być starszym zboru, pięknej pracy pragnie. Kto chciałby być pastorem, pięknej pracy pragnie. Także powstańcie, kochani, chcielibyśmy dzisiaj pomodlić i pobłogosławić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za dary i obdarowania, które dajesz Kościołowi. Dziękujemy Ci, Panie, za różne funkcje i urzędy, które w Kościele powołujesz, Panie. Tak jak Biblia mówi, chcemy w pokorze serca dziękować Ci za to, co teraz nam wskazałeś. Za Jima, za jego doświadczenie, za jego lata służby, za tą służbę, którą tam w Anglii pełni jako starszy zboru i za tą służbę, którą tutaj w pokorze pośród nas pełni. Dziękujemy Ci też za Asię, za jej obdarowanie prorocze, za serce, Panie, za poziom zaufania, który możemy mieć do siebie nawzajem. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty powołujesz i Ty odwołujesz. Dziękuję Tobie, Panie, że jesteś dobrym Bogiem. I teraz chcemy ich błogosławić. Chcemy prosić Cię, aby ich rada była mądrą radą zawsze, gdy będziemy z niej korzystać. Aby ich zdanie było zawsze mądrym i dobrym i Bożym zdaniem, Panie. Aby to nasze grono było gronem mądrym, i które będzie mogło zawsze powiedzieć, postanowiliśmy Duch Święty i my. I Panie, w imieniu Jezusa też składamy Ci ich teraz i prosimy Cię o taką radość z tego powołania, ale też, Panie, odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności z tego powołania. I Panie, dziękuję Ci za cały nasz Kościół, za ludzi, których jeszcze będziesz powoływał, za to wszystko, co jest przed nami, za wizję, którą nam dałeś, za to, co jest przed nami w przyszłym roku. Za to Ci dziękuję, Panie, w imieniu Jezusa. Błogosławię Was. Błogosławimy. Niech Was Pan używa. Niech Pan w swojej mocy dotyka Waszych serc i daje Wam mądrość, aby była błogosławieństwem dla Kościoła. A cały Kościół powie Amen. Usiądźcie.